List do Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Słowo podobać się oznacza być bardzo miłym komuś i bardzo podobać się komuś. Sprawiać, że ktoś ma wielkie upodobanie w Tobie lub jakiejś części Ciebie. Co to oznacza? Ano to, że gdy wierzysz Bogu, to sprawiasz Mu ogromne zadowolenie. To słowo podobać się to najwyższa forma zadowolenia. Wyższej nie ma, to euforyczna forma zadowolenia. To jest ważne, co mówię, ponieważ podkreślam temat relacji z Bogiem miłości. Ja będę przeplatał to troszeczkę jeszcze, ponieważ Bóg jest dość odrealnioną postacią. Jest odrealniona postać. I na przykład, kiedy już ludzie zaczynają pojmować, że ten Bóg to jest miłosny Bóg, to Bóg miłości, no tutaj mamy oczywiście kolejne skrzywienie, które przychodzi. I to skrzywienie polega na tym, że to On jest po to, żeby nam sprawiać przyjemność, a On przyjemności nie potrzebuje. Nie potrzeba Mu przyjemności. To jest kolejny kanał odrealnienia Boga. No bo kiedy już powiedzmy wychodzimy z tego kanału, że ten Bóg nie jest miłosny, i wychodzimy też z tego kanału, że ten Bóg to nie jest ta postać, która gdzieś tam nas kiedyś poraniła, nie identyfikujemy go już z naszym jakimś tam złym rodzicem, czy opiekunem, czy jakimś innym, jakąś inną postacią, która nas zraniła. To tutaj już wiemy, że On kocha, wiemy, że On nas bardzo kocha. Tutaj przychodzi kolejne odrealnienie. W ogóle diabeł to jest taka postać, który jak to już zwyciężyłeś, przeszedłeś jakiś taki po ciebie bastion, rozumiem, ci drugi przyprowadza bastion. Że cały czas zanadrza coś tam wyciąga. Tak? I teraz przychodzi to odrealnienie, że to Bóg, On jest dla mnie. Ja spotykam masę chrześcijan, którzy uważają, Bóg jest dla nich. Tak? Bóg mnie kocha, to jest mój tata. Dla mnie Bóg jest. Bóg dla mnie. A ja mówię, wiesz, no ale z miłością jest taki szkopuł, że miłość to jest dwustronna sytuacja. To znaczy, ona nie upomni się o swoje. To znaczy, bo miłość nie szuka swego, czyli Bóg się nie upomina. Pamiętaj, Bóg nigdy nie będzie się upominał o to, abyś go kochał. To jest nieprawda. W ogóle już upominanie się o kochanie w tej głębokiej istocie miłości jakby wyklucza wolność. Że On nam daje dowód na to od początku stworzenia, że On stworzył nas z możliwością zbuntowania się. On tworzy nas, On tworzy człowieka z opcją, że człowiek może od Niego odejść. On takiego człowieka tworzy. On nie tworzy człowieka z jakąś blokadą. To nie możesz ode mnie odejść. W związku z tym, jeżeli widzimy taki przykład w pradziejów, to musimy też zrobić bardzo proste założenie, że ten Bóg, On nigdy nie będzie domagał się miłości. Ale czy to, że ktoś nie domaga się miłości, to oznacza, że ta miłość nie dotyczy jego strony? Absolutnie nie. Matka czy ojciec, którzy odejmują sobie coś od ust i dają dziecku na przykład, prawda? No to oni są głodni później, tak? Kiedy dziecko
zapyta, ale to może nie oddawaj mi tego. No to rodzic powie, nie, dam sobie radę. W porządku jest. Więc tu widzimy, że w ogóle ten rodzic daje tą miłość, uwalnia tą miłość. I tutaj my musimy wyjść z takiego odrealnienia, że ten Bóg, to On w ogóle jest poza tą sferą. Że On jest dla nas jedynie. To nieprawda, że Bóg jest dla nas jedynie. Prawda jest taka, że On jest dla nas, a my jesteśmy dla Niego. To jest miłość. Dlatego to słowo, które tutaj jest, że kto, to bardzo głębokie, człowiek, który to pisał, może Paweł, może nie Paweł, nie wiem, człowiek, który pisał ten list do Hebrajczyków, to bardzo głęboko rzecz ujął tutaj. Ja jak was uczę na temat studiowania słowa, to pokazuję wam, że istnieją w Nowym Testamencie dwa naczelne traktaty duchowe. I to jest list do Rzymian i list do Hebrajczyków. To na liście do Rzymian i na liście do Hebrajczyków zbudowana jest nasza doktryna. List do Rzymian i list do Hebrajczyków to są główne, doktrynalne, głębokie listy, na podstawie których jest zbudowana wiara chrześcijańska. Wystarczyłyby nam te dwa listy, rozumiecie, nie potrzebujemy żadnego innego materiału, na którym byśmy mieli zbudować, potrzebowali zbudować doktryny. Bez wiary nie można sprawić Bogu przyjemności. Bez wiary nie można doprowadzić do tego, że Bogu będzie dobrze. Ktoś mówi, ale to Bogu musi być dobrze. Nie mówisz miłości człowieku. Dlaczego masz w sobie koncepcję jednostronną? No bo On jest Bogiem. Aha, to już jest On. To już On jest, tak? To nie jest już umiłowany twój, tylko teraz to jest On. Za chwileczkę idziemy i tym tropem dochodzimy do miejsca, On powinien. Dlaczego mi nie dałeś? I znowu wypadamy z miejsca miłosnego. Wylatujemy z tego miejsca. Musimy zrozumieć, że nasza wiara, ona sprawia najwyższą formę przyjemności Bogu. Chcesz sprawić Bogu przyjemność? Rozwijaj swoją wiarę. Nie kombinuj. Są tacy ludzie mają tak powszanione wełwa, słuchajcie. Robią różne rzeczy. Jedna osoba tam, byłem świadkiem, jak wzięła urlop z pracy, ona kupiła kwiaty i ona pojechała na spotkanie z Jezusem. Wynajęła tam pokój w hotelu, postawiła te kwiaty, a tam z Jezusem się spotkała. Zaburzony człowiek, babka chłopa nie miała, wiesz o co chodzi. I to jest koniec. Poraniona, samotna, niespełna 40. Koniec, ona kwiaty kupuje Jezusowi. Rozumiecie o co chodzi? I dziękuję bardzo. To jest pod temat. Bogu nie sprawiasz przyjemności tym, że ty jakąś sentymentalną rzecz zrobisz. Rozumiesz o co chodzi? Wieczorem będzie do mnie jedna kobieta w kościele i mówi, miałem takie przeżycie z Jezusem, on przychodzi do mnie w nocy, mamy taki cudowny czas, ja mówię, pociągnij ten dalej. Jaki macie czas z tym Jezusem w domu? No wiesz, jak mąż z żoną. Ja mówię, chodź, usiądź tutaj, jesteś do uwolnienia. Do uwolnienia. Rozumiecie, o co chodzi? Ona miała dobry czas z Jezusem co nocy. Jezus do niej przychodził jak mąż do żony. To wiara twoja sprawia Bogu najwyższą formę przyjemności. Wiara twoja, nie dziwaczne, sentymentalne zachowanie. Rozumiesz? Nie podniesiony stan emocjonalny. Również nie to, że ty w jakikolwiek sposób na uwielbieniu manifestujesz to. To nie to.
istnieło takie zwiedzenie, no dalej istnieje, przecież to się głosi w kościołach, że Pan przebywa w chałach swojego ludu. Ja mówię, ale co to znaczy? No wiesz, że Boża obecność wstępuje, kiedy Go wielbimy. Ja mówię, a jak Go nie wielbimy, to co? To jak to jest z Jego obecnością? Bo to jest ciekawe dla mnie. Bo nie przeczytałem żadnej Ewangelii, żeby Jezus raz w życiu robił spotkanie w wielkim morzu. Chodził spocony po tych górach, człowieku ludzkim, właśnie tam, rozumiesz, o co chodzi? Stał nad nimi, rozumiesz? Koniec. Widziałeś tam jednego grajka? Jedynego grajka mi pokaż. Który tam z tych apostołów tam na czymś dryndolił? Który tam śpiewał? Nie, tam nie było nic. Tam nie było sprzętu, na górze prądu nie mieli. Nic nie mieli, wiesz, co chodzi. Pustynię ludzką mieli, nic więcej. Tak, szaty i stare sandały schodzone. Że ciebie to mieli, tak? A więc słowo, że Bóg objawia się w chwała swojego ludu, po pierwsze jest kwestią starego przymierza, a nie nowego, bo kiedyś chwała Boża zstępowała, a dzisiaj chwała Boża w ogóle nie zstępuje. Dzisiaj chwała Boża jest podnoszona, bo chwała Boża jest w ludziach. Każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek ma pełnię Ducha Świętego. Amen? Jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Tak? I Boża obecność jest dla nas dostępna 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. A więc nie mów, że potrzebujesz coś zrobić, żeby jakoś Jemu się spodobać. Chodzi o to, że wiara twoja nie dosyć, że jest dla ciebie walutą na tym świecie, to Jemu sprawia najwyższą przyjemność. Co On mówi? Co mówi Jezus? Jeżeli mnie miłujecie, posłuchaj, przecież to jest tekst wszechczasów. Przykazań moich przestrzegać będziecie. No kurczę, no to w ogóle wiesz, ja się pytam, no ludzie, to trzeba mieć naprawdę niechęć do prostych rzeczy, żeby to coś skomplikować. Jeżeli mnie miłujecie, to przykazań moich przestrzegać będziecie. No nie mówimy o dziesięciu przykazaniach, czy tam innych przepisach, tylko my tutaj mówimy o tym, że my wierzymy Jego Słowu. Czyli jeśli ja coś powiem, tak, a ty w to będziesz wierzył i będziesz za tym szedł, to będziesz mi sprawiał najwyższą formę przyjemności. A jeśli tego nie będziesz robił, to nie będziesz mi sprawiał tej formy przyjemności. Ja się pytam teraz, rozumiesz, czy my możemy inaczej, bo ja kocham. Ja już z tej perspektywy rozbudowuję swoją wiarę. Dlaczego? Bo ja chcę, żeby on miał przyjemność. Nie dlatego, żeby coś uzyskać, coś ugrać, tylko dlatego, że ja kocham. Kocham. Zobacz miłość dzisiaj. Zobacz. A więc, gdy wierzysz Bogu, to sprawiasz Bogu ogromne zadowolenie. Sprawiasz, że Bóg jest u szczytu zadowolenia. A zatem ufanie Bogu to najwyższy objaw miłości ku Niemu. A więc, żeby nasza wiara mogła się rozbudować, to musimy budować intymną relację z Bogiem miłości. I w wyniku tego budowania intymnej relacji z Bogiem miłości, nasza wiara, kiedy zaczyna rosnąć, to w ten sposób my tą miłość oddajemy i wprowadzamy w ruch potężne koło życia. Rozumiesz, o co chodzi? Tak to działa. I tu nie trzeba to kręcić do tego. To się już będzie toczyć. To już poleci swoim ciężarem. To już jest napęd. To już nie trzeba nic więcej. Szukam Bożej obecności, zgłębiam, rozwijam moją intymną relację z Bogiem miłości, opieram na tym swoje zaufanie do Niego, że On mnie bardzo kocha i bardziej już nie można, tak? W związku z tym wiara moja zaczyna rosnąć i to, że moja wiara rośnie, uwalnia produkt w postaci miłowania Jego. Ja już się nie spinam. Jak tu kochać Boga teraz? Bo ja kocham, kiedy wierzę. Kiedy wierzę. Nie muszę kupować mu kwiatów. Rozumiesz, o co chodzi? Robić mu kawy i herbaty. Mogę tak proroczo czasem zrobić. Czasami tak ludziom polecałem, bo ludzie mówią, czego on teraz ciągle herbatę mu zrobić. Idź przy stole, posiedź, nie masz z kim, to z nim posiedź. Rozumiesz? To są informacje doraźne, takie lecznicze pod tytułem zakleję, gdzie tutaj plaster przykleję, rozumiesz? A to nie jest,
to nie są rzeczy doktrynalne, tak? Bo jakoś trzeba było tego człowieka wyznać, bo co mam tam robić? Często mnie tak ludzie pytają, co mam robić w tej komorze? Na trudnach mówię. Coś ucierpiaj. W wierze. Ważne, żebyś w wierze tam był. Tak przy okazji szalik nakręcisz, jakiś przy ciebie to jest spoko. Rozumiem, przynieśmy ten szalik. Tak. Mnie to takie pytanie, bo to naprawdę, to nie wiesz, co z tym dojega takie, na co upłeś, co ty masz tam robić w tej komorze, tak? Ja nie wiem, co ty masz robić w komorze. No to w ogóle co to jest za pytanie? To nie jest pytanie miłosne, to jakieś techniczne pytanie, no techniczne. Rozumiesz, o co chodzi? Tak jak mówisz ludziom o miłości, a ludzie idą do seksuologa i mówią, teraz nam wytłumacz, krok po kroku. Kiedyś pojechaliśmy do Dobrych Nocek, taki był program Dobre Nocki. Znajdźcie tam w internecie, gdzie chcieli popatrzeć. Dobre Nocki. Zaprosili nas do Polsatu. To był program, gdzie był takiej klasy, w polskiej klasy, taki seksuolog. I tam się rozmawiało o seksie. I my tam im daliśmy wykład. Słuchajcie, ile nam w tym seksuologu, ile tam było demonicznych sił, musieliśmy nad tym wszystkim wziąć autorytet i my opowiedzieliśmy tym ludziom, o co w ogóle chodzi z miłością, z seksem i tak dalej, nie? Natomiast on cały czas jakieś szczegóły, jakieś. Ja mówię do niego, ty. Ale jak? To ty uważasz, że ja będę, mówię, w tej chwili karmił twój grzech? Żeby tak z nim gadaliśmy. Mówię, będziemy mówić o tym, o czym chcemy. Dobry program. Dużo ludzi się ponawracało na Dobrych Nocach. Można w nim znaleźć tam jeszcze. Co mam robić? Nie wiem. Twoje zaufanie przynosi Bogu najwyższą formę chwały również. Im bardziej ufamy Bogu, tym bardziej Bóg jest uwielbiony. Jest podnoszony. Splendor Jego jest podnoszony. Przez naszą wiarę. Gdy wyswobadzamy ufność w Boże Słowo, to ogłaszamy, że Bóg jest dobry, że jest prawdomówny i że nie zawodzi. Wiesz, o co chodzi, co twoja wiara robi? Twoja wiara, kiedy ona jest uruchamiana, w pewnym sensie zaczyna uwalniać impulsy do rzeczywistości duchowej. Wiara każdego z nas, ona uwalnia impulsy. Co to są za impulsy? Że Bóg jest dobry. Przede wszystkim, że jest i że jest dobry. Że nie zawodzi. Nie zawodzi. Kiedyś głoszę Ewangelię na ulicy i taki człowiek mnie podchodzi. A jakie ty masz dowody, że Bóg jest? Ja mówię, a jakie ty masz, że nie ma? A tak na dzień dobry. A po drugie, mówię, stoję przed tobą. A on mówi, no i co? A taki był taki... Taki nijaki taki. Ja mówię, a no to, że kiedyś bym ci rękę złamał, jakbyś do mnie poszedł. A że tak patrzę, mówię, no, no. A teraz stoję i proszę cię, pojednaj się z Bogiem. No tak popatrzy na mnie, taki wiesz. Ja mówię, pomyśl o tym, proszę. W Krakowie. To nie chodziło. Mówię, jestem dowodem na to. Moja wiara jest na to dowodem. Twoja wiara jest dowodem na to, że Bóg jest. Twoja wiara jest dowodem na to, że Bóg jest dobry. Twoja wiara jest dowodem na to, że Bóg nie zawodzi. Im głębiej rozwijasz, bardziej rozwijasz swoją wiarę, tym bardziej w rzeczywistość duchową zostają uwalniane informacje o tym, że taki właśnie jest Bóg. I co? Jak ja powiem, ale Bóg nie zawodzi. A on mówi, ale mnie zawiódł. Ja mówię, ale to na bzdury opowiadasz. Jak mnie nie zawiódł, to znaczy, że nie zawodzi. On nie zawiódł. To dlaczego ja jestem zawiedziony? Mówię, ale ja nie wiem, bo się z nim nie spotkałeś w ogóle, bo go nie znasz. Ale on nie zawodzi. To moja wiara o tym mówi. On nie zawodzi. Stoję i wierzę. No i co? No i co? Pamiętam, jak
Zamknęli mnie do więzienia, wziąłem do wierzącego człowieka, poszedłem, umodliłem się, wyszedłem na świetlicę, tam wyszło większa ilość tych ludzi. Zaczęli grać ping-ponga. Mówię, panowie, mówię, przepraszam, mam sprawę. Mówię, chciałem powiedzieć wam pewną rzecz. Zacząłem głosić Ewangelię, nie? Patrzą na mnie. Taki do mnie podchodzi jeden. I mówi do mnie tak. A gdybyś miał akumulator do jaj przypięty, też byś tak głosił? Ja mówię, głosiłbym mocno. Zależy od siły prądu. I stoję w ogóle, a chłop taki jak to, nie? Słuchajcie, on zbaraniał, nie? On zbaraniał. Dlaczego? Wiecie, co on zobaczył? Że jestem odważny. Że ja się w ogóle nie boję. Że ja w ogóle jestem pewny tego, co mówię. Rozumiesz? Że jestem pewny tego, co mówię. Wiara, która była we mnie, ona się manifestowała na tych ludzi. To był manifest wiary. Manifest wiary. Rozumiesz? Popatrzył i odszedł. Rozumiesz? Tydzień później pamiętam, że do niego podszedłem, mówię do niego, przyjmij te słowa. Mówię, proszę cię, on mówi do mnie, człowiek mówi. Ja jestem biznesmenem. Mnie nie interesują takie rzeczy. Ja wszystko mam pod kontrolą. Nie powiem, jego żona płaciła bardzo wysoką kaucję. A tydzień później został pomnikiem po Mercedes. Do tej pory nie znaleźli smoka. Prosiłem jak człowiek. Pojednaj się z Bogiem. Twoje zaufanie podnosi Bożą chwałę. Kiedy Ty ufasz, kiedy to manifestujesz, to podnosisz Bożą chwałę. To się dzieje w duchu. Rozumiecie to, ludzie? Zrozumcie to. To są takie podstawy. Ja o podstawach wam mówię. Wiara to nie jest jakaś mrzonka. To nie jest coś takiego niedotykanego. To jest potężna siła. Zanim my będziemy przechodzić do technicznych spraw, to my musimy te rzeczy w sobie usankcjonować. Co to jest? Nie tylko tym uwielbiamy Boga, ale tym podnosimy Jego chwałę. My nie musimy niczym innym. Ludzie, my nie potrzebujemy nic innego. Musimy wierzyć jak dziki. Rozumiecie? To musimy robić. To musimy robić. Stawać twarzą w twarz do tego chorego świata i manifestować swoją wiarę. Manifestować ją. O to tu chodzi. Nasze przekonania. Ludzie mówią, dlaczego ty jesteś taki pewny tego? Ja mówię, bo ja wierzący jestem, a wiara to jest pewność. Dlatego taki pewny. Ty też arogancki. Ja mówię, nie, ja wierzący jestem. Zostanę jednak przy swoim. Mówię, bo ja mam na to definicję encyklopedyczną, ale ty nie masz. Mówię, wiara to pewność. Jestem pewny. Jestem pewny. A ty się boisz tej pewności. I co się dzieje wtedy? Jest podnoszona chwała Boża. Rozumiesz, co się dzieje? Podnosi się chwała. Podnosi się chwała. Ewangelia Jana 5,24. Ewangelia Jana 5,24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Ufanie Bogu to ufanie Jego słowu. 5,24. Zaprawdę, zaprawdę. Dwa razy mówi zaprawdę. Kiedy mówi dwa razy zaprawdę, to jest rzecz najwyższego rzędu. Kiedy mówi raz za prawdę, to to jest rzecz ważna, ale nie najważniejsza. On mówi za prawdę, za prawdę. Słuchajcie uważnie. Jest to bardzo ważna rzecz, mówi. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Ufanie Bogu to ufanie Jego Słowu. Osoba Jezusa to ucieleśnione Słowo Boga. To jest ucieleśnione Słowo.
ucieleśnione słowo. Ewangelia Jana 1:1. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. I werset 14. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę. Jego chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. A więc to, czy ufasz Bogu jako osobie, jest widoczne w tym, czy ufasz Bożemu Słowu. Bo Boże Słowo to osoba Boga. Teraz posłuchaj bardzo ważne rzeczy. Nie ma rozróżnienia między Bogiem, a tym, co Bóg powiedział. Zrozumcie tą rzecz. Wbijcie ją sobie do głów. Nie ma rozróżnienia między Bogiem, a tym, co Bóg powiedział. Bóg mówi z siebie. On mówi siebie. On wyraża siebie. Nie wiem, czy zauważyliście taki niuans w historii Wszechświata, że On Słowem stworzył ziemię. Co to jest stworzyć ziemię Słowem? Przepraszam. Przecież to musiała być jakaś potężna formuła energetyczna, tak? Która zebrała do kupy, tak? Wcześniej przez tą samą formułę stworzone atomy i człowieku powstała Ziemia. To nie jest jakaś bajka, to nie bajka, to nie kreskówka. Tam były jakieś potężne zjawiska fizyczne. My nie wiemy jakie, bo nikt nie wie. Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie się w tym pogubili, naukowcy mówią, to z wielkiego wybuchu. Ja zawsze mówię, a skąd był wielki wybuch? No bo coś musiało huknąć. Jeśli coś huknęło, to musiało istnieć wcześniej. A zatem idziemy dalej, co huknęło może. Mówię, a może zróbmy inne założenie, proszę Ciebie, może któremuś aniołowi było za ciemno i zapalniczkę zapalił. Przyświecił sobie, że coś załatwić. Może być. Bo to jest tak samo prawdopodobne, jak to, że wielki wybuch nastąpił. Mamy takie samo prawdopodobieństwo. Bóg i to, co mówi Bóg, to jedno. Co to jest relatywne podejście do prawdy Bożej? Relatywne podejście do prawdy Bożej to jest podejście takie. Dam przykład. Podchodzę do kogoś i mówię, wiesz, Bóg powiedział to i to. A ktoś mówi, no wie, ale. I to jest relatywne podejście. Rozumiem, że ja mówię, ale jakie ale? Jakie ale? Jak ja bym do siebie podszedł i powiedział, jak jesteś mężczyzną czy kobietą, to ja powiedział, no i tym mężczyzną, ale. Rozumiem, co chodzi? To zaczynaj mieć głupoć. Zaczynaj mieć głupoć. Bóg i Boże Słowo to jedno. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Jeżeli Bóg mówi jakąś prawdę, to uznać musimy, że prawda ta to Bóg. A więc teraz posłuchaj, powiem Ci prostą rzecz. Poznajesz Boga, tatusia, kochającego, miłującego, który kocha Cię. To szaleństwo. Nawiązujesz z nim głęboką, intymną relację. Idziesz w tą relację i raptem słyszysz taką informację. W ranach i sińcach Jezusa jest Twoje uzdrowienie. I teraz posłuchaj. Kiedy ta relacja istnieje, to dla Ciebie ta informacja jest Bogiem. Tu już nie ma różnicy między relacją z Bogiem, a relacją z tą informacją. I uzdrowienie jest dla Ciebie tak jasne, jak tyłek aniołów. Rozumiesz, o czym mówię? To jest bardzo ważna rzecz. To jest tak jaśniutkie. Już nie ma dywagacji, czy ja wierzę w uzdrowienie, czy nie wierzę. Bo informacja o uzdrowieniu to Bóg. Ponieważ na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Informacja Boża to Bóg.
A relatywizm polega na tym, że się odciera Boga od tego, co Bóg powiedział. I mówi się tak, no tak, ja to rozumiem, ale na tę sprawę nie mam innych poglądów. Ja mówię, ja nie kupno wchodzi w Boga. Bo Bóg powiedział ci. I to nie powiedział chemik z poczty, tylko Bóg powiedział. To Bóg powiedział. Jakby to chemik z poczty powiedział, ja mogę oczywiście dyskutować. To będzie chemik, uspokój się, idź na pocztę. Bo to nie jest słowo postmena, to jest słowo Boga Wszechmogącego, którego ja poznaję dokładnie. Ja mam taki gniew na relatywizm, że się spalę nie mieści. Ja rozmawiam z ludźmi, normalnymi, narodzonymi z Bożego Ducha ludźmi, mówię jakąś prawdę, a mówię, ale... Ja mówię, pokutuj z tego ale. Weź padnij na kolana, by przepraszam cię za wszystkie ale w moim życiu. Kromie ducha ale. To demoniczne jest jakie. Ja mówię, nikogo nie znamy według ciała, mówię, ale... I koniec. No i co mu zrobić teraz? Ja mówię, ja mam inny pogląd. Ja mówię, ale Bogiem jest Słowo. Ludzie, my budujemy naszą wiarę na tym, co mówi Bóg. Bo skoro budujemy naszą wiarę na Bogu, a Bóg to Jego Słowo, to budujemy naszą wiarę na tym, co mówi Bóg. I jeżeli Bóg coś mówi, rozumiecie, o co chodzi? To jest zakończony temat. Wiesz, co jest na końcu? Co jest na końcu? Co jest na końcu każdego zdania? Kropka. Kropka jest na końcu każdego zdania. Kropka. Kropka jest na końcu każdego zdania. Jak nie było tak. Kropka. Na końcu każdej prawdy Bożej jest amen. 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 Niech tak się stanie. Tak właśnie jest. Zgadzam się z tym w 100%. Nie mam żadnego innego zdania na ten temat, ponieważ wiem, kim jesteś, ponieważ wiem, jak mnie kochasz. I jeżeli ty, który mnie tak bardzo kochasz, powiedziałeś jakąś prawdę, to jest dla mnie zamknięty temat. To jest dla mnie zamknięty temat. To jest dla mnie zamknięty temat. Nie rozmawiam o tym. Nie rozmyślam o tym. Ja po prostu uznaję ten fakt. Rozumiecie, o co tu chodzi? Tu nie ma miejsca na sentymenty. Jak jesteś czymś rozdarty, na terapię. Jak jesteś rozdarty w czymś, choć cię zszyję. Ja cię zszyję i postawię cię w miejscu, w którym będziesz rozumiał to, że relatywizm jest piekła rodem. Ale tak mówi Słowo. Ludzie, chcemy robić przebudzenie, to taka musi być nasza mentalność. Taka musi być w domach. Taka musi być w rodzinach, w relacjach, w kościołach. Rozumiecie? Taka musi być. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. To musi nam brzmieć w głowach jak dzwon. Brzmieć w głowach jak dzwon. A nie potem przychodzi Słowo. Pójdę zapytał Pana. Ja mówię, jakiego Pana? Czy ty jesteś chory na głowę? Przecież to jest Słowo Pana. Może zauważyłeś? On się idzie spytać Pana, czy to jest Słowo od Pana. I mówi, porozmawiałem z Panem i Pan powiedział, że to nie jest Słowo od Niego. Ja mówię, przecież gdyby Bóg jeden raz zaprzeczył swojemu Słowu, rozumiecie? To wszystko by padło. Bo on powiedział tak, niebo i ziemia przeminą, a słowa moje nie przeminą. Więc gdyby przeminęło jego jedno słowo, to niebo i ziemia by zniknęły. Rozumiecie, co tak chodzi? Obudziłbyś się jutro w nicości. W nicości. Nie posiadałbyś nic. Siebie byś nie posiadał, chciałbyś się podrapać, nie masz czy, nie masz co. Ale on powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje co? Co nie przeminą. Cała religia jest zbudowana na relatywizmie. Humanizm, bo ja tak czuję. Ja mówię, co ty czujesz? Co ty czujesz, ty czujko? Rozumiesz, o co chodzi? Czujki w ogóle czują, oni czują. Ludzie oglądają potem YouTube, ludzie wie, o, zwycięstwo, Reinhardt, Reinhardt. Ja mówię, zadzwoń do Reinharda, zapytaj, na czym zbudował swoją służbę, na tym, co czuł. Jakby Reinhard Bonnke bazował na tym, co czuje, rozumiesz? To wiesz, to by zewangelizował, rozumiesz? Pipidówkę pod nasierstwem. Najwyżej. Tak?
On się nie opierał na tym, co czuje. Reinhard całe swoje życie postawił na to, w co wierzy. Na to, w co wierzy. Na to, w co wierzy. A nie na to, co czuje. Rozumiecie? My musimy wymienić w ludziach to, co zostało zbudowane i nazwane wiarą. Bo to nie jest wiara w ludziach. Dlatego ludzie się w ogóle, nie dosyć, że się mnóstwo ludzi nie nawraca, no bo ty, wiesz, trudno się nawrócić, jak ktoś idzie i ci głosi humanistyczno-religijne zajawki. No bo sam w ogóle nie stoi na fundamentalnej formule słowa, tak? To nawet jak ktoś się tam dziwnym trafem nawróci, rozumiesz? To potem mu wdrożą do głowy, że ciebie system, który jest inny niż ten system. I mówią, już, to nie jest takie ważne. Ważna jest, posłuchaj, elewacja potem. Ta relacja z Bogiem najważniejsza. To dbają relacje z Bogiem, a reszta wiesz. Przecież ci ludzie nie mają relacji z Bogiem, tylko mają relacje z własną psychiką. A przy okazji tam przychodzą demony i robią im roboty. I oni się zwrócili, dzisiaj mam relację z Panem. Jakby ty się modlisz sam do siebie, chłopie, rozumiem. Masz taką zajawkę, że się modlisz, wchodzisz normalnie do komory, wchodzisz, jesteś ty i ty. Wchodzisz, klękasz tam przed sobą, szabera la hake, nemelesere la menero, ale bese. Wychodzisz, masz takie same zdanie jak miałeś. Nic się nie zmieniło, nic się nie wydarzyło, ale co? Miałeś relację z kim? Z Panem. Czyli... Jakie jest jego imię? Renatka? Krysia? Zdzisio? Jakie jest imię Pana, z którym właśnie sobie porozmawiałeś? Z własną głową rozmawiałeś? Twoja głowa Cię nigdy nie przekona, że o sprawiedliwości i sądzie, wiesz? Twoja głowa Cię nigdy nie przekona o zaburzeniu? Rozumiesz? Nigdy. Twoja głowa nigdy nie będzie chciała przeciąć twoje rany, otworzyć i oczyścić. Wiesz, co twoja głowa ci zaproponuje? Wiesz, co ci zaproponuje? Morfinę z lodem. Drink morfiny z lodem. To ci zaproponuje. Znieczuj cię. Relacja z twoją głową cię znieczuli. Ale Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, kiedy podali mu środek znieczulający, co zrobił? Odmówił. Odmówił! Wszedł w śmierć na trzeźwo. Na trzeźwo wszedł w śmierć. Z pełną świadomością. Powiedział, nikt nie odbiera mi ducha mego. Oddaję go sam. Sam na trzeźwo umarł i sam na trzeźwo wstał z martwych. Bez środków znieczulających. Dlatego w jego ranach i sińcach może być nasze uzdrowienie. Dlatego jego śmierć i zmartwychwstanie dokonały rewolucji w duchowej rzeczywistości. Dlatego piekło go musiało wypluć, bo nie dał się znieczulić. A relacja z twoją głową znieczuli cię. Bo diabeł jest mistrzem znieczulenia. Poda ci coś na kilku, powie masz. Obyś tylko nie sięgnął w głębie relacyjne. Bóg i Jego Słowo to jedno. Chcę, żebyście po tym dzisiejszym wykładzie mieli jasną sytuację w sobie. Przeklnijcie wszelką formę relatywizmu. Nie zgódźcie się w sobie z jakąkolwiek formą relatywizmu. Niech się sypie wszystko dookoła. Rozumiesz? Proszę Cię, ja Ci życzę z całego serca, niech Ci się posypie każda iluzja. Naprawdę. Niech się sypie, aż w ogóle tym będzie leciał. Niech to runie. Wtedy wstaniesz, rozumiesz, otrzepiesz się z tego wszystkiego, powiesz, a na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a potem było Słowo. I to wstanie inny człowiek z tej ruiny. I ten człowiek już nigdy nie pójdzie do innych ludzi i nie będzie mówił, dobrze, wszystko dobrze. My nie kłasz mnie. Nie dotykaj się do mnie. Ja wiem, co mówi Słowo. Nie potrzebuję Twojego dobrze. Bo ja wiem, co mówi Słowo. Bo Słowo to Bóg. Bo Słowo to Bóg. A więc to, czy ufasz Bogu jako osobie, jest widoczne w tym, czy ufasz Bożemu Słowu. Boże Słowo to osoba Boga.
A wiara właśnie na tym polega, że ufasz Bożemu Słowu tak, jakbyś widział i słyszał samego Boga. Jeżeli Bóg coś powiedział, to powiedział to Bóg. I ty nie dyskutujesz z tym. Tak jak się nie dyskutujesz, że prawa ręka jest tu, a lewa tu, ty się nie dyskutujesz z tym. Masz i żyjesz z tym, tak? Tak żyjesz. To jest prawa, to jest lewa. Wierząc widzialnemu Słowu Boga, czyli takiemu, które jest ogłoszone, które jest uwolnione, automatycznie wierzysz niewidzialnemu Bogu. Rozumiesz, o co tu chodzi? Wierząc widzialnemu Słowu, dotykalnemu Słowu, dotykalnej prawdzie jakiejś, wierzysz automatycznie niewidzialnemu Bogu. Ty się nie musisz spinać na tym, czy ty wierzysz Bogu. Patrz, przychodzi Słowo, wierzysz Słowu i już się nie zastanawiasz, czy ty wierzysz Bogu. Wierzysz. Alleluja. Dlaczego tak postępujesz, Anna? Bo tak mówi Słowo. Tak powiedział Pan, ja tak robię. A jakie jest twoje zdanie na ten temat? Bo tak jak powiedział Pan. Ale twoje zdanie, to takie. Jesteś tu bardzo monotematyczny. Niech ci Bóg błogosławi. Rozumiesz? Tak musisz myśleć. Chcesz wzrastać wierze? Kładziemy fundamenty dzisiaj. Kładziemy fundamenty. Oto fundamenty. Tego nikt nie musi. Ludzie, jak wy to dzisiaj dobrze położycie. Zadbacie o to. Nikt wam tego nie ruszy. Nikt. Człowieku, nikt ci tego nie ruszy. Rozumiesz, o co chodzi? Po tym będą jeździć potężne, diabelskie maszyny i one tego nie ruszą. To jest żelbet. Ja tak żyję przez cały czas. Ja tak żyję przez cały czas. To się w ogóle sprawdza. Działa to tak. Czy ty na przykład czytasz Biblię, czy też słuchasz Bożego Słowa bezpośrednio, jako rema, czy też słuchasz Bożego Słowa przez drugiego człowieka, jakkolwiek. Przychodzi jakaś prawda. Jakimkolwiek kanałem ta prawda przychodzi. To w ogóle nie ma dla nas żadnego znaczenia. To, żebyście zrozumieli, to nie ma znaczenia, jakim kanałem przychodzi prawda. Rozumiesz, o co chodzi? Ważne, żeby ona przyszła. Tak samo jak ja mam na sierpniu taki sklep mięsny jeden. Ja tylko w jednym sklepie kupuję mięso, wędlinę i tak dalej. Ale mnie w ogóle nie obchodzi, czy do tego sklepu dowożą to mięso. Czy to jest Żuk? Czy Mercedes? Wiesz, co mnie interesuje? W środę po 12 jest kiełbaska ciepła. To mnie interesuje. To mnie interesuje. Bo ja znam jakość tej wędlinki, ja wiem, o co chodzi z tą wędlinką, tak? A czy nią dowieźli, co mnie to obchodzi? Powiem wam coś. Dobra kiełbasa z tego sklepu może być dowożona samochodem za 200 tysięcy i na rowerze. Cały czas będzie tą samą dobrą kiełbasą. Rozumiecie? Kanał nie jest ważny. Ludzie mówią, ja bym tak chciał, żeby pan mi osobiście powiedział. Ja mówię, idź ty, mówię ty, ciołku. Jak pan osobiście? Jak ty możesz przyjść i powiedzieć w ogóle, rozumiesz? Ja nie wiem, Sara do mnie w życiu nie przyszła, jak ją pogłaskałem. Na przykład mówi, a ja chciałem, żebyś mnie pogłaskał kolanem. Nigdy w życiu nie słyszałem. Bo tu chodzi o pogłaskanie, o przytulenie. Nigdy nie powiedziała, a tato ciebie przytul lewą ręką. A następnym razem weź dłoń w tą stronę. Wiecie dlaczego? Ona tak nie mówi, bo jej, ona rozumie meritum zagadnienia i chodzi o przytulenie. Czy ty ją przytulisz? Tak, tak, tak. To nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o kontakt. Amen? Jakim kanałem przychodzi słowo, nie ma znaczenia. Do jednych będzie przychodziło takim kanałem, do innych innym kanałem. Jeden będzie czytał pismo, drugi będzie miał głębokie objawienie w duchu, inny będzie słyszał kazanie, inny będzie słyszał proroctwo, tak? Do innego podejdzie ktoś z kościoła, strzeli mu blachę, powie, ty, ogarnij kuwetę. I dla każdego inna, rozumiem, chodzi różnie bywa. Jeden był tak przytulony, inny inaczej. Rozumiem, to co to za różnica? Ważne, że kiełbaska jest na 12. Ważne, że jest tu jeść, tak? Się liczy w ogóle mięso. A więc, czy ty czytasz Biblię, czy słuchasz Bożego Słowa, czy cokolwiek i postanawiasz uznać to, co przyjmujesz
za 100% prawdy. I postanawiasz tak myśleć lub robić, jak mówi ten przekaz. To wtedy niewidzialny Bóg, Duch Święty, działa w twoim życiu tak, jak widzialna osoba. Tak samo. Trzeba przyjąć z niewidzialnego, aby zamanifestowało się widzialne. Nie patrząc, jak to jest podane. Rozumiecie? Nie patrząc, jak to jest podane. Nas interesuje treść, jakość, a nie obudowa. Ludzie w kościołach się na siebie wchieniają, bo budowa jest inna. Jakbyś mi to inaczej podał, to bym przyjął. No tak się robi w ogóle, wiesz. Się podaje. Tak jak kotu. Kota nie przekonam, żeby zjadł tabletkę na odrobaczenie. Trzeba go wziąć za mordę, wsadzić, wrzucić, dotknąć, rozumiesz? Rozumiesz, jakby trzeba metody zastosować, choć że przyjął tabletkę. To ja kocham tak kota. Ja kocham kota tak, może ciebie się mu załaduje, może ciebie tabletkę po prostu dogarnę. Wczoraj oglądałem Denisa Rozrabiakę na wieczór, więc przed snem mówię do późnej kolacji, strzelę sobie Denisa. I Denis poszedł do swojego sąsiada, którego bardzo kocham. Wyglądaliście Denisa Rozrabiakę, mega sprawa. Poszedł do sąsiada, którego kocha. Denis ma 5 lat, sąsiad ma 60. On w ogóle lubi bardzo sąsiada, więc do niego wchodzi po cichu do domu. Jest mały. I mówi, o, tam pan taki czy taki jest chory. Zdejmuje w ogóle aspirynę w ogóle. A ten sąsiad udaje, bo ma dosyć Denisa, ma pokartkę Denisa. Nie chce w ogóle z nim w ogóle działać, nie? A Denis mieszka w domu obok i go często odwiedza. Więc udaje, że śpi. On mówi, o, jaki jest rozpalony. Mówi, wiesz, prawda, mówię ten oczywiście tego. I ten bierze i nie może mu tej aspiryny dać. Wiecie, co robi? W pewnym momencie proce wyciąga. Ładuje tą aspirynę w proce, siada na brzuchu tamtemu i mówię, o, strzela do tarpa. Ja myślałem, że upadnę. Ja mówię, usługa kościoła w ogóle. Jeden udawał, że nie wie, o co kawa, drugi mu podał się o tej kwotę. Walnął mu z procy prostą gardło. Mówię, ważne, że przyjeżdżę. O co chodzi? Ty, kiedy przyjmujesz z niewidzialnego, a nie ma innej drogi, to manifest jest widzialnym. Jeśli przyjmujesz słowo jako niewidzialnego Boga, to efekt jest taki, rozumiesz, jakby działał widzialny Bóg. Ludzie, nie bójcie się tego, to proste. To nie ma żadnych komplikacji, na tym się wiara opiera. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Przychodzi słowo od Boga, którego nie widać. Nie czuć. Emocje są cały czas rozkołatane. Chaos i zamęt, ale przychodzi słowo. I teraz, jeżeli ty zdecydujesz się, ja mówię, zdecydujesz, nie poczujesz. Bo ludzie mówią, to jest dobre. Panie, potwierdź mi słowo. O, to jest też kaliber ludzi, człowieku. Potwierdź mi. Panie, jeśli teraz będę szedł drzwi trzasną mocno, no to nie jest od ciebie. Albo panie, zrób inaczej. Panie, mam pomysł. O, więc nie było czary mary, nie mówi się czary mary, tylko halleluja, szaka dara mara bara bara se. Sela, o co chodzi? Panie, pewnie coś na s. Głucho prawda, to czary. To są dziwne działania runiczne. Nie bawmy się w Gedeona. Gedeon był martwy duchowo. Nie kładziemy żadnego runa. Nie przychodzimy do Boga. Nie mówimy, powiedz do nas 444 fakty. Raz potwierdź. I te proroka posłucham. Zobaczę, co mi potwierdzi. Słowo przyszło. Amen? Przyszło słowo? Weszło w ciebie? Odważ się uwierzyć słowu. A zamanifestuje się Bóg. Odważ się uwierzyć słowu, a zamanifestuje się Bóg. Przestań kłaść runa,
przestań dziwaczyć, przestań się 40 godzin jeszcze modlić w tych sprawach. Przychodzi słowa, ty mówisz, idę się pomodlić. O co ty chcesz się modlić? Co ty masz z tą modlitwą? Co ty jesteś spoczony? Co ty chcesz tam robić? Zastosować kolejną metodę modlitwy lękowej? Panie, ci na pewno. Co chcesz robić? Po co? Dlaczego? Przychodzi słowo, przychodzi niewidzialny Bóg. Zacznij traktować go jako widzialnego Boga. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Kropka. Jak baran i bobek. Ludzie, jesteśmy ruchem przebudzeniowym. My nie możemy inaczej. Inaczej humanizm w nasze życie będzie wchodził drzwiami i oknami. Religia będzie się do nas dobijała. Będzie mówił od nas wszystko wokół. Niech to ci ktoś potwierdzi. Musisz odczuć, musisz tak. A dzisiaj tak się czujesz. Ludzie, jak ja się często paskudnie czuję. Rozumiesz? Się czuję tak nie najlepiej, to walę podwójną kreatynę. Już jest lepiej. Rozumiesz? Nie robię modlitw lękowych. Panie, czy mam dzisiaj jechać do kościoła? Rozumiesz, o co chodzi? Panie, czy mam na ewangelizacji dzisiaj być? A co masz lepszego do roboty? A gdzie, a co robisz innego? Masz coś lepszego, jak masz lepszego, to nie ma problemu. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię. Słowo jest słowo. Przestań ciągle mówić do Boga, potwierdź mi to słowo. Uznaj to słowo jako Boga. Uznaj słowo jako Boga. Uznaj słowo jako Boga. Rozumiesz? Jako Boga. Przychodzi słowo. Przecież ty wiesz, jak to koresponduje. Uczyłem was. Przychodzi pewność. Amen? Czego chcesz więcej? Czego ty tam chcesz? Co ty tam chcesz zrobić? Wszystko inne jest od złego. Właśnie przyszło słowo. Właśnie przyszło słowo. List do Hebrajczyków 11:1. Definicja wiary. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeni o tym, czego nie widzimy. Oryginał brzmi tak. A zaufanie Bogu. Czyli przekonanie na podstawie Bożego zapewnienia odpartego dowodami i świadectwami jest podstawą urzeczywistnienia się naszych oczekiwań i opartym na Bożym prawie doświadczeniem zrealizowania się w sposób namacalny spraw niewidzialnych. Szok. To oni rozumieją przez to słowo. Kiedy Żyd to czyta, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiecie, co to jest dla Żyda? To jest dla Żyda potężna informacja. Dla nas to jest takie coś. Ale Żyd rozumie to tak, jak wam to przeczytał. On wie, że wierzyć oznacza być absolutnie pewnym do końca, gdzie nie można włożyć igły, tak? Tego, co właśnie powiedział Bóg, tak? I teraz to, co powiedział Bóg w tych wersetach dla Żyda jest pewne, tak jakby to widział. On to rozumie tak, jakby to widział, jakby tego dotykał. Bóg, kiedy u Żyda pojawia się w mentalności jego, w umyśle jego Bóg, to jest to postać jaka? Niezawodna, która kiedykolwiek coś na przestrzeni wieków powiedziała, to zawsze spełniła. Wiecie, dlaczego tak jest u Żydów? Bo tam Bóg jest częścią kultury. Dlatego Bóg powołał Izrael między innymi, żeby był proroczą informacją dla nas. To jest jedyny naród, gdzie Bóg jest częścią kultury. Nie ma innego narodu na ziemi, gdzie Bóg byłby częścią kultury. Dlatego musimy się nauczyć obserwować Izrael i rozumieć, co Żyd pojąłby przez taką rzecz. Dla Żyda Bóg to postać, która nigdy nie zawodzi.
to postać, która kiedykolwiek coś powiedziała, to spełniła to od A do Z. Dla nas Bóg. Co to jest dla nas Bóg? On nas to w ogóle nie do końca wiadomo, bo my nie mamy kultury Bożej w tym kraju. Bo żaden kraj nie ma kultury Bożej. Tylko Izrael. Dlatego musimy uczyć się, tak? Przez informacje, jak funkcjonuje Izrael. My nie mamy tam jeździć, robić sobie szałasu i siedzieć w szałasie. Wiesz, o co chodzi? I modlić się z Żydami, którzy mają pejsy i nienawróconym Żydom dać na siebie ręce. Bo ci pejsy wyrosną. My nie mamy tego robić. Rozumiesz, o co chodzi? Natomiast my mamy odczytywać proroczo Izrael. My musimy rozumieć, że jest to Boży produkt. To Boży produkt jest. Jedyny w swoim rodzaju. Bo te zrozumienie, które wam tu czytałem, to jest zrozumienie żydowskie. To jest żydowskie zrozumienie. Zaufanie Bogu. Zobaczcie, dla nich wiara to jest zaufanie o sobie. Zaufanie Bogu, czyli, co to jest zaufanie? Przekonanie na podstawie Bożego zapewnienia, podpartego dowodami i świadectwami. Dla Żyda słowo Boga to jest coś, co ma za sobą potężny materiał dowodowy. U nas słowo Boga to jest w trąbkę dmuchni. Dlatego my z naturalnego punktu widzenia w ogóle nie widzimy tego zjawiska. A więc zaufanie Bogu jest podstawą urzeczywistnienia się, czyli Żyd rozumie, że kiedy on wierzy, to jest podstawa, żeby coś powstało fizycznego. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli Żyd wierzy, to on rozumie to w ten sposób. Aha, ja wierzę, to wszedłem na jakąś platformę. Jeśli ja wierzę, to wszedłem na jakąś platformę. Dla Żyda przyjęcie Bożego Słowa to jest coś takiego, jak robiłbyś interes z kimś, rozumiesz? I ktoś by ci dał zaliczkę. Że robisz z kimś interes i ktoś już przyszedł i dał ci zaliczkę. Dał ci kasę do ręki. To jest dla Żyda wiara. To jest w ogóle uwierzenie w Boże Słowo. Że jeżeli Bóg powiedział, to Żyd to rozumie w ten sposób, tak? Że Bóg już zrobił coś w tej sprawie. Od kiedy ja wierzę w to słowo, to się zaczęło dziać. Już się to dzieje, już. I od tej pory Żyd będzie mówił, że to ma. Rozumiesz, o co chodzi? To jest w ogóle bardzo proste. On już wie, że to ma. On już nie mówi, będę miał, pomodlę się o to, zobaczymy, jak będzie. Bo jeżeli on dostał słowo, uwierzył w to słowo, rozumiecie? To w jego głowie w sposób automatyczny, bo to jest kilka tysięcy lat tradycji, tak? W jego głowie powstaje intelektualna pewność, że on ma coś w ręku już. Uczmy się na podstawie tego, jak oni to rozumieją. Rozumieją. A więc to zaufanie jest podstawą urzeczywistnienia się naszych oczekiwań i opartym na Bożym prawie doświadczeniem zrealizowania się w sposób namacalny spraw niewidzialnych. Czyli Żyd uważa, że jeżeli przychodzi Boże Słowo i on w nie wierzy, to nastąpił akt prawny. Akt prawny, podpisanie dokumentów. Koniec, kropka, zaliczka dana, wycofać się nie można. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. To jest wiara. Rozumiecie, że w wierze nie ma ani grama wątpliwości? Tam nie ma tysięcy pytań. A co będzie, jak nie zrealizuje się ten program? Nie no, program się zrealizuje. Jest podparty prawnie. Jest dana zaliczka. I to nie jakieś 5%. Tylko jest to jakaś suma, na tyle duża, na tyle jest to zasobna suma, rozumiecie? Że wycofanie się tamtego kontrahenta byłoby dla niego nieodwracalną stratą. Tak to rozumie Żyd. A więc jeżeli przychodzi słowo do twojego życia, rozumiesz? To musisz zacząć widzieć to właśnie w ten sposób. Okej, ty powiedziałeś słowo i to jest pewniak.
Musisz to sobie powtarzać 1000 razy na godzinę w cudzysłowie. Takie jest słowo, takie jest słowo, takie jest słowo, takie jest słowo. Bóg to powiedział, Bóg to powiedział. Ludzie, ja wam coś powiem, ludzie, którzy chorują, gdyby zrobili prostą rzecz, ktoś choruje. I teraz zamiast zastanawiać się nad tym tak, pomodlę się, pojadę tam, położą na mnie ręce, robiłby coś innego, wstawałby od rana. Tak jak wstaję rano, nie wiem, 6 rano wstaję i mówię tak, jestem zdrowy, mam zdrowe plecy. Zdrowe plecy, moje plecy są zdrowe, mogę, w ogóle jestem bardzo silny, mogę się zatrudnić w młynie, będą o mnie trzepać fory po mące, nic mi nie będzie. W ogóle gdyby tak chodził, gdyby tak paplał, miesiąc, powiedzieć wam coś, kręgosłupy by były uzdrawiane masowo, mięśnie odrastały w tym. Jeżeli człowiek by to zrobił, ale człowiek nie, on wstaje rano. I koniec. I dzwoni. Mój żony pomodli. Ale o co chodzi? Jakoś masz nową pomodlę? Nie no, plecy są plecy, wiesz. Wiesz, ja wierzę. Ale wiesz, no Bóg by się mi pomógł. Jakbyś chciał się pomodlić, to pomódl się o mnie. Ale ty wierzysz w ogóle? Nie no, wierzę, przecież wiesz, że wierzę. W ranach Jesienia Jezusa jest uzdrowienie moich pleców. Wiesz, wierzę? No ale wiesz, modlitwy nigdy za wiele. I on się dziwi później. Rozumiesz, o co chodzi? Że nic się nie dzieje. Wiara to pewność. Jak jestem czegoś pewny, tak? Jak jestem czegoś pewny, to idę za ciosem. Idę za ciosem. Ludzie się dziwią, że nie mają pieniędzy. Jak się ludzie mogą dziwić, że nie mają pieniędzy? Ja się nie dziwię, że się dziwię. Jak oni wstają od rana, rozumiesz? I pierwszą rzecz, którą robią, to najpierw zbadają swój brak. Potem szukają partnera, z którym mogą się tym podzielić. Tak? Wezmą rachunek, który leży, przyniesie żona do męża. Rachunek jest zapłacony. Mówiłem ci, że zaraz będziemy, że zaraz zapłacimy. No wiem, no ale w ogóle jesteś mężczyzną, powinieneś się postarać. Kurczę, rozmawialiśmy o tym wczoraj pracą, ale wierzymy o to. No tak, ja wszystko rozumiem, ale mogą nam wyłączyć światło. Ludzie się dziwią temu. Tak? Ale gdyby wstała rano, wzięła ten rachunek i powiedziała, Boże, dziękuję Ci w ogóle, że tym rachunkiem mogę świecić jak lampa. Tym rachunkiem zapłatę. Idę teraz z tym rachunkiem, Panie Boże, i se poświęcę. Gdyby tak myślała, gdyby tak mówiła, gdyby tak funkcjonowała, to by było świadectwo, że ona jest pewna, tak? Że Bóg powiedział, że Chrystus stał się Bogiem, tak? Abyśmy ubóstwem Jego byli ubogaceni. Dla niej to słowo by było podstawą funkcjonowania finansowego. Ale ona tak nie myśli. Ona widzi rachunek, mówi, o rachunek, nie mamy zapłaconego rachunku. Kiedy będzie rachunek zapłacony? Chcę, żebyście zobaczyli, jak to działa, jakie są mechanizmy w tym wszystkim. Wiara jest pewnością. To pewność. To pewność. Dzisiaj zarzucają mi, że jestem ordynarny, arogancki i pyszny. A ja jestem po prostu pewny Bożego Słowa. I całe moje jestestwo, mój duch, dusza i ciało nie uwalniają ani jednego impulsu niepewności w stosunku do Bożego Słowa. Od góry do dołu manifestuje się ze mnie pewność, bo skoro Bóg tak powiedział, zgadza się, to jest temat dla mnie zamknięty. A więc widzimy, że wiara to przekonanie. Wiara to przekonanie. Przekonanie to powstaje i rośnie w człowieku na podstawie poznawania i rozważania faktów Bożego działania
na przestrzeni całej historii, czego podstawowym źródłem jest Pismo Święte. Zobacz prostą rzecz. Znasz się na materiale dowodowym? Materiał dowodowy to jest zebranie dowodów na jakiś temat. I jeżeli ty masz jeden dowód, no to ty jeszcze możesz o tym dyskutować. Ale jeżeli weźmiesz pewien fakt, jeden fakt, choćby fakt uzdrowienia, skupisz się na tym i spędzisz 3 miesiące, aby studiować temat uzdrowienia w samej Biblii, nie mówię w niczym więcej, na przestrzeni dziejów, czyli od początku, tak? Zaczniesz badać materiał dowodowy. Ktoś ci powie, jeżeli będziesz robił to szczerze, to po 3 miesiącach, rozumiesz, ty nie będziesz miał żadnej wątpliwości, bo zebrałeś materiał dowodowy. Zebrałeś materiał dowodowy. Na przestrzeni historii Bóg dał taką masę dowodów na każde swoje słowo. Rozumiesz? Że trzeba tylko i wyłącznie je zacząć zbierać i o nich rozmyślać. Żeby nasze przekonanie powstawało i było coraz solidniejsze, musimy badać materiał dowodowy, który Bóg zostawił. Ja już nie mówię teraz o świadectwach, setkach, tysiącach, które są w danej dziedzinie dostępne wszędzie dzisiaj. No ale po co mamy badać świadectwa, jak nasze emocje wiedzą lepiej, jak się rzeczy mają. Prawda? Bo nasz problem jest większy niż 1200 świadectw Biblii i 20 tysięcy z różnych książek, informacji internetowych. Może być 1000 informacji o zdrowieniu z raka, ale rak, prywatny. Czy on zniknie, nie wiadomo. Rozumiecie, o co tu chodzi? Zobaczcie, ludzie. Zobaczcie dramat tej sytuacji. Zobaczcie, gdzie nasze umysły biegną i jak łatwo im z tym pójść. I mówimy, będę teraz czekał na przekonanie, czekam, aż mnie Pan przekona. Duch Święty przekona teraz o tym. Będę taki przekonany. Ja mówię, żyłka pierdząca ci pęknie prędzej niż tym sposobem, ty to idziesz do miejsca wielokrotnie przekonania. Przekonanie jest, powstaje na podstawie zbierania materiału dowodowego, tak? Na przestrzeni historii działania Boga w danym temacie. Tak powstaje, a nie przez napinanie się. Nie napinaj się. Po co? Materiał dowodowy jest. Czytaj ten materiał. Rozmyślaj o tym materiale. Nie rozmyślaj o problemach. Ludzie na przykład chorują na to, że natomiast chodzą do internetu i sprawdzają, jak się mają inni chorzy na ten temat. W tym temacie. Ktoś ma guz, pojawia się u niego guz, od razu jest ten, proszę ciebie, u kogo się taki guz pojawił? I o guza czytają. O, u tego się pojawił guz, aha, no jeszcze u tego się pojawił, o. I się przeczytałem o 40 tysiącach przypadków śmiertelnych tego guza. Ja mówię, o, żeś się zbudował. Masz taką wiedzę? Człowieku, jak Instytut Medycyny na tym teraz. Wszystko wiesz po guzie, jak na niego umrzeć. Wiesz doskonale, jak się cierpi, jak odchodzi od ciebie rodzina. Rozumiem, o co chodzi. Jakie są bóle, znasz wszystkie środki przeciwbólowe, wiesz, jak je podawać w zależnych ilościach, kiedy już nic nie działa. Jesteś mistrzem w temacie umierania na guza. Ale nic nie wiesz na temat tego, jak z guza wyjść. Bo nie badasz materiału, jak się wychodzi z guza. Bo dostałeś guza i natychmiast badasz historię funkcjonowania guza. Ale ty nie badasz historii śmierci guza. To cię nie interesuje. Dlaczego cię nie interesuje? Bo naturalne zawsze będzie przyćmiewało to, co ponadnaturalne. Po pierwsze jest to cielesne. Bo nasze chore głowy, one są kierowane przez diabła na rzeczy, które wiarą nie są. Ale zacznij badać świadectwo uzdrowienia z guza. Zobaczysz, co się będzie działo. Co mówi Boże Słowo? To wam napisałem, abyście wiedzieli. Po co to wszystko jest napisane? Abyśmy wiedzieli. Abyśmy wiedzieli. Chcesz budować przekonanie?
to przestań budować antyprzekonanie. Najpierw chcesz budować, to najpierw przestań sobie szkodzić. Nie czytaj takich rzeczy, nie myśl o nich, odrzucaj od siebie. Zacznij się ładować informacją, która jest informacją wzrostową, a nie upadkową. Tak się buduje przekonanie. Nie patrzymy na to, ile się komu nie udało. Pamiętam, jak Agatka była w ciąży z Sarą? Jak człowieku w ciągu tam miesiąca, dwóch dowiedzieli się ludzie, że jest w ciąży, człowieku wysypały się w ogóle telefony od koleżanek z kościołów różnych. O, wiesz, też była w ciąży. Porodziła. Słowo honoru. My mieliśmy te 30 informacji o tym, że kobiety wierzące mogą. Rozumiecie? W ogóle my nie mieliśmy takiej informacji, kiedy zadzwonił, słuchaj, super, w ogóle, wow, masz dziecko, rozumiesz? Niech będzie duże i tłuste. Rozumiesz? Nie mieliśmy takich rzeczy. Co? Wiesz, chodziłam też z Panem, wiesz. Diabeł to wiesz, to on to jednak, nie? Pamiętam, siadłem z Agatką, kiedyś mówię do niej tak, posłuchaj, żeby 300 twoich sióstr w Chrystusie przyszło do ciebie, położyło ci dokumenty i powiedziało, poroniłam, to nas obowiązuje jedno słowo. Nie będzie roniącej poślubu. Tak powiedział Pan! A słowo nie będzie roniącej pośród nas, to Bóg. To jest Bóg dla nas. Bo skoro Pan powiedział, nie będzie roniącej pośród was, tak? To 300 sióstr w Chrystusie może sobie ronić, ale nie ty, nie ty, nie ty. Jak dziecko się przekręciło, Sara się przekręciła bokiem, tak? Lekarz powiedział, musi pani iść do szpitala. A ja powiedziałem do Agata, my nie możemy iść do szpitala, ty nie możesz iść do szpitala, bo my kościół zakładamy. My byliśmy w trakcie zakładania kościoła. Jak do szpitala? I modliliśmy się, Agata w jednym pokoju, jak w drugim pokoju. I skoro Bóg powiedział, nie będzie roniący pośród was, to ja powiedziałem, Boże, nie będzie roniący w naszym domu. Odwróć się! I Sara się odwróciła w jednej sekundzie. W jednej sekundzie się ułożyła. Jedna sekunda to była. Agata potem poszła do lekarza, ale ja mówię, o, to nie będzie roniącej pośród was. Badaj materiał dowodowy, który buduje twoje przekonanie. Nie sięgaj ani na sekundę do materiału, który nie będzie budował twojego przekonania. Rozumiesz? Działaj zgodnie ze słowem. Takie ruchy robi się w kierunku budowania wiary. Dobrze.